możemy być w domu pańskim. Wiecie, tam gdzie jest duch pański, tam jest wolność. I tu wiecie co, i nie chodzi o, nie chodzi cały czas o to miejsce, ale tu. Tam gdzie jest duch pański, tu, w tym domu, wiecie, to tam jest wolność. Niech Pan dodał nam tego ducha, abyśmy mogli odczuwać tą wolność. Abyśmy mogli przyjmować słowo, aby Pan mógł manifestować swoje słowo i przemawiać do naszych wnętrz, do naszych serc i tego baranku. Naprawdę raduję się, że możemy tu być. Wierzę, że to jest łaska. Że to jest łaska, że Pan nas zgromadza wokół swojego słowa i że my możemy służyć i naprawdę radować się z tego, że On jest ten sam wczoraj, dzisiaj na wieki. Niech Was Pan uchwycie, błogosławi. Zaśpiewamy na początek tą pieśń, którzy oczekują Pana, nabywają nowych sił. Podnoszą swe skrzydła jak orły. Którzy oczekują nabywają nowych sił. Podnoszą swe skrzydła jak orły. Będą nie yeah.
kamień, mówicie siostry. Byliśmy kupą kamieni, ale Pan je wziął i ożywił i buduje świątynię. Wkrótce ją dokończy. O, co za czas. Was Pan posławi. Zaśpiewajmy może tą pieśń. Powstańcie. Dziś stoję przed mym Panem w uwielbieniu czci. Powstańmy do tej pieśni. Przed Bogiem, który stworzył cały świat. Stoję przed mym Panem w uwielbieniu czci. Przed Bogiem, który stworzył cały świat. On sam uspokaja szalejące wody mórz. Pan oddał życie swe, by dzisiaj ja tego dziewiątego.
A Pan jest królem, drżą ludy. Siedzi na cherubach, ziemia się chwieje. Wielki jest Pan na Syjonie i wyniosły nad wszystkie ludy. Niechaj wielbią imię Twoje, wielkie i straszne. On jest święty. Boże Ojcze, dziękujemy Ci, że właśnie tym Syjonem dzisiaj jest ten lud, Panie, ten zboga, który Ty sobie nabyłeś, Panie, na własność. Boże, jesteśmy naprawdę wdzięczni za ten wielki dzień, niepowtarzalny dzień, na ten dzień na Golgocie, gdzie za nas zapłaciłeś cenę, gdzie Ty sam podjąłeś taką decyzję, aby dać nam, Panie, usprawiedliwienie, przez to poświęcenie i wprowadzić, Panie, do nowego życia przez Ducha Twego Świętego. Boże, dziękuję Ci za to kosztowne wydarzenie tam na Golgocie, Panie, gdzie drogocenna krew przelana jest, Panie. To jest ofiara raz i na zawsze dana, Panie, abyśmy właśnie byli tym Syjonem dzisiaj, Boże, gdzie możesz być uwielbiany, gdzie możesz, Panie, być wysławiony. Dlatego dziękujemy Ci, Panie. Dzisiaj z tego miejsca przyprowadziłeś nas, Panie. Przybyliśmy z różnych miejsc. Jedni z bardzo daleka, inni tutaj bliżej. Wielu nas jest też z miejscowych. Jakby nie krótka droga, Panie, ale każdy z nas przybył w jednym celu, aby oddać Ci chwałę, pokłonić się przed Twoim świętym imieniem. Tym imieniem, które dałeś na ten świat, Panie. Tym imieniem Jezus. Panie mój, dziękuję, że jesteś tu obecny, że masz tutaj reprezentację. Jest to, Panie, lud, który tam za skórą nosi coś, co jest, Panie, niedostrzegalne. I my jesteśmy tego świadomi. A dzisiaj przybyliśmy, Panie, jeszcze po to, aby czegoś się nauczyć, aby osiągnąć coś więcej, aby wzbogacić, Panie, naszą świadomość, aby zdobyć jeszcze bardziej szanowny charakter, Panie, żebyś mógł to wyłuskać, Boże, wyciągnąć z nas to wszystko, co jest tylko możliwe dla Twojej chwały. Boże, kiedy będzie głoszone też słowo, daruj nam, Panie, byśmy mogli to zrozumieć. Ja nie wiem, czy to będzie nauka, czy to będzie szkółka niedzielna, czy to będzie objawienie. Nie wiem, Panie, ale wiem, że każdemu z nas dasz odrobinę. Każdemu dasz, Panie, z tym, co każdy z nas przyszedł z zapotrzebowaniem, aby wziąć od Ciebie, Panie. Dzięki Ci za to wszystko. Bądź tu, Panie, naprawdę z nami, kiedy przychodzimy w tym kosztownym imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Pokój mam, usłyszałem po sercu szalał. Pokój mam, zaśpiewałem jeszcze. Stojąc. Pokój mam. Thank you.
prorok, gdy za zasłonem wszedł, tam wszystko było szczęściem, tam radość wieczna jest, nie ma tam zwątpienia, rozpaczy śmierci kres. Siostro, zróbmy wszystko, aby móc tam dostać się. Na nowo ożywiamy słowo to.
docierach z każdej strony. Chcę osłabić siły me. Szukam odpowiedzi. Zmagam się kolejny dzień. Ale w Bożej obecności wszystko prostym staje się. Nie ma miejsca na zwątpienia. Jakże cenię chwilę tę.
tym prawdziwym nastawieniem przychodzimy, on ma coś dobrego dla nas przygotowane. Jesteśmy prostymi ludźmi, nie przychodzimy czym pokazywać jako coś szczególnego jeden od drugiego, ale chcemy przyjść z tym nastawieniem, aby ten prawdziwy, szczególny nasz Pan Jezus Chrystus mógł być objawiony między nami, mógł być objawiony w nas, aby to kształtowało nasz charakter, aby On mógł wejrzeć na potrzeby między nami, odpowiedzieć według łaski swojej, dlatego że On jest tym samym Bogiem i dzisiaj, jakim był wczoraj. To nie był wczoraj, przynosimy pozdrowienie z naszego prostego zebrania tam w Goleszowie. I tak samo cieszymy się z łaski Bożej i możemy kroczyć według słowa, które nam dał, abyśmy Jemu służyli. Skłońmy jeszcze nasze głowy. Ojcze, dziękujemy Tobie, że tutaj mogliśmy się zgromadzić, Panie. Ty wiedziałeś o tej chwili przed założeniem świata, Panie. Ojcze, i przychodzimy, Panie, jako ludzie, którzy zawsze potrzebują coś do pomocy, aby odwrócić się od tych cielesności, o Panie, i lepiej spojrzeć, Panie, w to rzeczywiste, co niewidzialne dla naszych oczu, ale bardziej rzeczywiste, dlatego że tak nam powiedziałeś i każde Twoje słowo musi się wypełnić, o Panie, rozumiemy, że jesteśmy w czasie końca i wszystko na świecie się dzieje tak, że wiele czasu już nie pozostało, o Panie, ale za tym wszystkim w tajemnicy Ty kształtujesz swoją oblubienicę, Panie, aby ona wypełniła Twoją wolę i mogła odejść do chwały na miejsce, które Ty przygotowałeś, o Panie. Daj nam, Panie, aby ta dzisiejsza chwila mogła służyć nam do tego, Boże, aby mogliśmy widzieć niewidzialne rzeczy, o Panie, by mogliśmy lepiej zjednoczyć się z Tobą, Panie. Ojcze, i Ty w Twojej wielkiej łasce spotkaj wszelkie potrzeby Twego ludu i tutaj, w tym kraju, Panie. Pamiętaj na naszych braci i siostry tam, naszych zboże, o Panie, pobłogosław ich, Panie, prowadź Twoim Duchem Świętym, udziel namaszczenie do usługi, Panie. Kładziemy się do Twoich rąk, Panie, i prosimy o Twoje prowadzenie i Ty sam weź kontrolę nad każdym jednym duchem, Panie, i mów do naszych serc. Prosimy w tym drogim imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Ojcze. Amen. O, chwała Panu. Dopóki jeszcze stoję, chcę przeczytać na początek takie bardzo znajome miejsce pisma. To jest Ewangelia świętego Jana, to pierwszy rozdział od 45 wiersza. To są pewne rzeczy, którymi dzieliłem się u nas w zborze i wierzę, że będzie to na błogosławieństwo, dlatego że jesteśmy tak samo ludźmi, na razie jeszcze wszyscy jesteśmy w ciele, ale wierzymy w przemianę ciała. Bóg posłał słowo, aby nas przygotować do tej przemiany. Filip znalazł Natanaela i powiedział do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie, a także prorocy, Jezusa z Nazaretu, syna Józefa. I zapytał go Natanael: czyż z Nazaretu może być coś dobrego? Filip mu odpowiedział: chodź i zobacz. Gdy więc Jezus zobaczył Natanaela zbliżającego się do niego, powiedział o nim: oto prawdziwie Izraelita, w którym nie ma podstępu. O, halleluja! Chwała Bogu! Jak Pan błogosławi to słowo, możemy usiąść. I jeżeli tam się znalazł taki człowiek, który wątpił o tym, że w Nazarecie może być coś dobrego, ale Jezus wydał o nim świadectwo, że oto prawdziwie Izraelita, w którym nie ma podstępu, to wierzę, że i dzisiaj, tu na tym miejscu, muszą być takie ludzie, o których Jezus by wydał takie świadectwo. Amen. Ale ta cielesna nasza część nam zawsze kładę jakiś obraz. Widzimy, Natanael miał jakiś, przepraszam, mam troszeczkę w gardle tam. Myślałem, że w ogóle chyba nie przyjedziemy, ale myślałem, tak Pan to ma pod kontrolą i wierzę, że ma. I widzimy, że Natanael, patrząc cielesnie, patrząc, możemy powiedzieć, według ciała, realnie, na tą rzeczywistość, którą widział na swoje oczy, na ten czas właśnie, jak Rzymianie zajęli to państwo tego
czym to powie, sławnego królestwa izraelskiego, które kiedyś było tak wspaniałe, a teraz Rzymianie panują nad wszystkim. I oni oczekują wypełnienia obietnic. Ale chyba to nie jest ten czas, dlatego że kiedy obietnice będą się wypełniać, no to nie mogą tutaj być Rzymianie. To nie mogą być takie konflikty, jak dzisiaj widzimy. To musi być coś inaczej. Ale widzimy, że tam Filip, on się przekonał, że to, co spotkał, jest naprawdę wypełnienie obietnic. Przychodzi do Natanaela i mówi mu o tym. On mówi, no, czy z Nazareta, wiecie, prorok mówi, że Nazaret tam w tych dniach był najbardziej upadłym miastem. Najgorsze miasto. Tak samo jak nasz prorok nam mówi o Jeffersonville, że to najgorsze miejsce w Stanach Zjednoczonych. Najbardziej niemoralne kobiety, najbardziej zepsute miasto. A Bogu się upodobało, że właśnie w tym mieście był zbór. I w tym mieście Bóg namaścił człowieka, którego wybrał do tej usługi. I z tego miejsca rozeszło się poselstwo na cały świat, aby przygotować jego oblubienicę do odejścia. O, halleluja. I właśnie chcę wziąć troszeczkę taki paradoks. W Nazarecie jest coś dobrego. Bóg właśnie kona na takim sposobem, że kiedy te rzeczy dla człowieka wyglądają niemożliwe, to wtedy on pokazuje, że dla niego wszystko jest możliwe i przeprowadza swój lud. Wiemy, kiedy on prowadził do kraju obiecanego swój lud tam z niewoli, z Egiptu, i oni już byli bardzo blizutko, już właśnie przyszli do Jordanu. No ale co to? Pora właśnie ta wiosenna, najwięcej wody w Jordanie, najszerszy Jordan, wszystko zalane, i oni potrzebują przeprawić się przez Jordan. Chyba Bóg się pomylił. Chyba w jakiejś innej porze ich tam doprowadzi. Może tak latem, na koniec lata, kiedy by już może troszeczkę tej wody nie było tak za dużo, aby nie było tak trzeba przechodzić. Tak. Ale Bóg miał w tym swój plan i do dzisiaj on jest tym samym Bogiem. I Bóg potrafił zatrzymać Jordan. I właśnie to zatrzymanie tego Jordana było tak wielkim czymś, że te narody, kiedy dowiedzieli się o tym, kiedy zobaczyli, co się dzieje, to jeszcze większa bojaźń przyszła na nich przed tym ludem, który właśnie kroczy pod prowadzeniem swego Boga. O, halleluja. I chcemy kroczyć pod prowadzeniem naszego Pana. I my dzisiaj jesteśmy na miejscu, kiedy świat doszedł do tego najgorszego stanu. Ale właśnie w tym najgorszym stanie coś dobrego tutaj musi być. O, halleluja. Pamiętam pewnego czasu, jeden brat mi opowiadał, wiecie, już teraz możemy powiedzieć, my jesteśmy w poselstwie. O, już dużo lat. Tyle tych głębokich rzeczy zrozumiewali. I trzeba te proste tak samo zrozumieć, a nie tylko jakieś głębokie. Wiecie, ale pewnego czasu jeden brat mi opowiadał, jak właśnie gdzieś tam w Afryce był i wiecie, taka głęboka ta nauka o tym, czym jest twoja dusza, ona jest właśnie doskonała. No ale to prawda jest. To jest nasze nieboże. Jan to pisze w swoich epistołach, że ten, kto się z Boga narodził, nie grzeszy, w ogóle nie grzeszy. Nie może grzeszyć, dlatego że Boże nasienie jest w nim. Patrzą tak, no kto w ogóle się z Boga narodził. Ale musimy zobaczyć właśnie, że o czym jest mowa. To jest to wewnętrzne nasienie. Ten wewnętrzny człowiek. A prorok nam powiedział, pamiętajmy, my nie możemy być w tym samym czasie w dwóch ciałach, ale w tym samym czasie w nas może być dwie natury. I teraz właśnie o to chodzi. A jedna natura zwalcza drugą naturę. A zależy od ciebie, którą będziesz więcej karmił, której dasz więcej i z którą ty właśnie zrozumiesz, że to właściwie jestem ja. Szatan chce namaścić jedną, a Bóg namaszcza drugą. Aleluja. I ten brat mi opowiadał, jak tam gdzieś w Afryce właśnie
zrozumiewali bardzo głęboko właśnie tą naukę o duszy, jaka ona jest doskonała i właśnie przyszli do takiego stanu, że to jest tylko ciało. Co to ma wspólnego? Ono też dzieli Królestwo Niebiańskie. I moja dusza jest doskonała. Ona była wybrana przez założenie świata. I potem właśnie byli tak śmiali do wszystkiego, że nawet nikt nie przeszkadzało, kiedy grzechu żyli. Dlatego, że to tylko ciało, ale dusza jest doskonała. Ja myślałem, no to prawda, to głęboka nauka. Dlatego, że jeżeli ty nie chcesz grzeszyć, a upadniesz i zrozumiewasz właśnie, że to jest to, że ta dusza, to potrafisz się postawić i powiedzieć, ale jestem dzieckiem Bożym, ale w tym ciele zrobiłem błąd, ale pokutuję z tego. Nie chciałem tego zrobić. Bóg wie, że nie chciałem, bo przecież zna moją duszę, zna moje pragnienia. A ja tam w głębi duszy nigdy nie chciałem. Jak wczoraj czytaliśmy, jak ta dziewczyna, ona nie potrafiła sobie pomóc. Z jednego więzienia do drugiego. I wyglądała, jakby zupełnie nic jej nie było. Kiedy prorok tam ją spotkał, on mówi, a co ty tutaj robisz w ogóle? Ciebie nic nie ma. Ona opowiadała, jak właśnie co to, o co chodzi. Widzimy, że ona nie chciała w ogóle tego robić. On jej zapytał, kiedy wysłuchał to wszystko i widział właśnie, zapytał ją, no i powiedz mi, czy tam w głębi swego serca chciałaś do takich rzeczy pójść? Naprawdę powiedziała, nigdy, nie chciała. Ona mówi, no to jest, coś cię do tego zmusza, popycha. Tak, to jest szatan. Ja tak wierzyłam temu, że to musi tak być. I on się modlił potem razem z nią. I widzimy, że jeżeli jest to tak i ty tego nie chciałeś, to nie było tak, no to jest coś, przecież krew Jezusa ciągle jest na ołtarzu, ponownie mnie oczyści. No to nie tak. Ale kiedy ty nie chciałeś, to ona nas obmywa od każdego grzechu. Jeżeli chodzimy we świecie, jak On jest w światłości, to krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczyszcza nas od każdego grzechu. Jeżeli chodzimy w światłości. To znaczy, naszym pragnieniem nie jest chodzić w ciemności, ale szatan chce cię doprowadzić do ciemności. I to czasami zrobić błąd. Ale jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, to atrybutem Bożego dziecka jest to, że on potrafi pokutować, a powiedzieć, to był mój błąd. To było złe. Panie, wyzwol mnie z tego. Ale jeżeli ten człowiek, jak ten brat mi opowiada, oni, a co z tym ma wspólnego? To jest tylko ciało. Myślałem, no to ta nauka jest, to jest prawdziwa nauka, ale nie w takim sensie. Dlatego, że jeżeli on tak myśli, to w ogóle nie jest znowu zrodzony. To w ogóle ta dusza w nim nie ma, dlatego, że ta dusza by go oskarżała. Dlatego, że Pan Jezus powiedział, kiedy Duch Święty przyjdzie, on będzie uświadczał świat o grzechu. A jeżeli w twojej duszy jest Duch Święty, to On będzie cię oskarżał, jeżeli zrobisz coś złego. Nie dlatego, aby cię potępił, ale aby ci pokazał, że On ma z ciebie inne zamiary. Jak mówiliśmy, kto wezwie twoje imię? Szatan chce dać ci jakieś imię i wołać cię jakimś fałszywym imieniem. Ale Bóg miał inne imię dla siebie. On cię woła twoim imieniem. I co to jest za imię? To jest Słowo Boże. Ty jesteś dzieckiem Bożym, córką Bożą, synem Bożym. Kiedy tam z głębi serca właśnie coś się ciągnie do Niego. Jak brat Abraham mówi, zawsze było tak z początku tej Jego usługi, że On głosił na pewnych miejscach, ludzie się nawracali, a on im powiedział, nie pozostajcie w domu, chodźcie do zboru, do jakiegoś kościoła, znajdziecie sobie jakiś najbliższy kościół, jeżeli nie potraficie wziąć cały ten bochienek chleba, to weźcie kawałek, coś, co jest tam dobrego. I potem myślał, co się z tymi ludźmi dzieje? Oni jakby nie potrafili się zastosować do tego, co on mówi. I on sam poszedł do tych zborów, popatrzeć, jak to tam wygląda. I on mówi, kiedy tam przyjdziecie na pierwszy raz, to wszyscy pięknie, ale oni starają się was troszeczkę przymusić, aby staliście się częścią ich zgromadzenia. A kiedy im tego odmówicie, to już jesteście niczym. Dlatego, że to tylko ich zgromadzenie jest to główne.
Jeżeli nie chodzisz między nas, to nie jesteś niczym, ale to my jesteśmy. Jeżeli ma ktoś takie nastawienie, tak to nie jest zgodne z Bożym Słowem. Ale nawet w czasach proroka, ci zielonoświątkowcy, albo ludzie, którzy właśnie słuchali proroka w tamtych dniach, oni mieli takie nastawienie, aby powiedzieć, brat, ale jeżeli nie jesteś częścią naszego kościoła, to nie możesz odejść zachwyceniu. Jeżeli to w tych czasach było tak, to dzisiaj nie jest inaczej. Coś jest pod świadomości ludzi. Coś są głosy tak, aby ludzie tak myśleli. Ale my chcemy mieć oczyszczoną myśl. Dlatego, że musimy być w Chrystusie. Jak brat Abraham powiedział do tej dziewczyny, ona powiedziała, co chciałbyś, abym chodziła do twojego kościoła? Aby się przyłączyła do twojego kościoła? On powiedział, ja nie mam żadnego kościoła, do którego co można przyłączyć, ale chciałbym, abyś chodziła tam, gdzie ja chodzę. A jak to mogę zrobić? No, chodź na kolana i módl się. To jest wejść w Chrystusa. Jest społeczność z Chrystusem. I ja tutaj u nas głoszę, to moim bratem i siostrom to są ci, którzy są zrodzeni z tego samego Ojca jak ja. Z łaski Bożej mogę być zrodzony. A nie tylko tych, którzy tutaj uczęszczają. Uczęszcza, gdzie kto uczęszcza, jeżeli go Bóg tak prowadzi. Ale chodzi o to, że mamy tego samego Ojca. To nas czyni braćmi i siostrami. To nie zrobi jakiś budynek, to nie zrobi jakaś może nauka pastora, albo jakiegoś wielkiego człowieka, ale to jest zrodzenie się z Bożego Słowa. O, chwała Bogu, może troszeczkę odeszłem z tego, co chcę mówić. W Nazarecie jest coś dobrego. I chociaż nasz czas jest tak bardzo zepsuty, to w tym zepsutym świecie Bóg ma tutaj ludzi i On ich ciągnie do siebie i chce im powiedzieć o to prawdziwe dzieci Boże, których nie ma podstępu. Dlatego, że oni nie przychodzą, aby szukać coś, co z nich zrobi, ja nie wiem co, ale aby mogli poznać, co Chrystus z nich zrobił. Z łaski Bożej. Ta wielka ofiara na Golgocie. Wiecie, dzisiaj mamy święto bardzo wielkie. Duch Święty się wylał. 50 dni po Wielkiej Nocy. Nie wiem, czy dobrze to rachują, dlatego, że Kościół katolicki rachuje i ty prawosławny, i oni to inaczej rachują. Chodzi o to, że Bóg wylewa swego Ducha Świętego, to jest to główne. Widzimy, że ta wyobraźnia przybicia Mesjasza właśnie jakby ograniczała nawet Natanaela, który był prawdziwie szczerym dzieckiem Bożym, ale potrafił właśnie usłuchać swego brata, który tak samo razem z nim pragnęli więcej dożyć Boga, oczekiwali Bożych obietnic, no to on właśnie szedł zobaczyć to, co Filip odnalazł. I kiedy tam przybył, i kiedy patrzył, co się tam dzieje, to tam Filip nie musiał go przekonywać o czymś, ale on sam powiedział do Jezusa, ty jesteś król Izraela. O, halleluja. I widzimy podobną sytuację, kiedy właśnie ci uczniowie szli sobie do Emaus i byli w najgroźniejszym stanie, w jakim mogli być. Ale mówili o tych sprawach, które się wydarzyli, mówili o tym, jak oni tego zrozumiewali, a coś im brakowało do tego zrozumienia, aby właściwie mogli zastosować to wszystko, co mogli słyszeć. I właśnie w tym czasie jakiś tam przybysz, nieznajomy człowiek tam skąd tam się wziął i zaczyna tam z nimi tam kroczyć razem, jakby niczego nie wiedział. Dlatego, że oni byli smutni, on mówi, dlaczego jesteś taki smutny? Co takiego się wydarzyło? I oni mu starają się opowiadać, jak oni to widzą, a oni mówią, a wy głupi serca leniwego zrozumieć to, co prorocy mówili. I teraz zaczyna do nich mówić i pokazywać im przez pisma dokładnie te czasy, dokładnie to wszystko, jak musiało się wypełnić według słowa. I ich serca zaczęli pałać. O,
I tak byli pobłogosławieni, że nie chcieli się rozstać z tym człowiekiem. I zmusili go, aby właśnie jeszcze z nimi pozostał. I weszli tam do jakiej gospody i chcieli coś tam pojeść. I on wziął chleb i kiedy pobłogosławił i zaczął łamać ten chleb, to oni zobaczyli, że to właśnie gdzieś już coś takiego widzieli. Czyli kiedy oni patrzyli, to oni roznosili ten chleb. Kiedy Jezus tam przed tym jakimś czasem lamał ten chleb. I oni widzieli, że on tylko z dwóch bochenków, albo tylko byli placki, to może nie były takie bochenki, jak my tutaj kroimy ten nasz kwaszony. To byli jakieś niekwaszone takie chleby. Ale kiedy on tego zlomył, to właśnie to ciągle było całe i on łamał i oni roznosili i w końcu jeszcze pozostało dużo z tego. I tutaj widzą, jak on łamie i podaje im i ten bochenek jest ciągle cały. Albo jak to tam było, ale program pokazuje, że on zrobił to samo przed zmartwychwstaniem i teraz ponownie. I oczy się otwarły. O, halleluja. I widzimy, że właśnie w tym smutnym czasie, kiedy nie potrafili zrozumieć okoliczności i to wszystko, wtedy Bóg im dał namaszczenie, aby dał im zrozumienie, aby potrafili zrozumieć słowo. O, halleluja. I mogli zobaczyć, że Bóg ponownie jest na scenie. I właśnie my musimy uświadomić sobie to samo, że nie chodzi o to, ile my potrafimy nastudiować, ile my potrafimy pamiętać. To nam nie wystarczy. Ale jeżeli jest to, że jest cierpienie w naszych sercach, jeżeli naprawdę dożyliśmy Golgoty, zrozumieliśmy, dlaczego to wszystko i zobaczyliśmy, że tam z grzechem było załatwione, dokonało się i przyjęliśmy to. I właśnie to nieskazitelne nasienie w naszych sercach się obudziło i ono rośnie. O, to możemy się cieszyć, dlatego że nasza wiadomość, możemy powiedzieć o poselstwie, albo nasza wiadomość Biblii, no to jest coś, co pamiętamy. Ale Duch Święty przychodzi i potrafi nam przypomnieć to, co nie potrafimy my sami sobie przypomnieć. W pewnych okolicznościach. I on nam chce pokazać, że Bóg jest tym samym Bogiem. On jest twoim Bogiem. Kiedy mu uwierzyłeś. O, halleluja. Popatrz, że w czwartej pieczęci brat Abraham nam mówi, zauważcie, antychryst jest na płowim koniu pomieszane kolory. Koń jest zwierzętem, które przedstawia moc. Jego moc jest całkiem pomieszana, wymieszana, albo połączona. Dlaczego? Jest to polityka, są to narodowe moce, są to religijne moce, są to moce demoniczne. Są to wszelkiego rodzaju moce zmieszane razem. Był to pomieszany płowik koń. On posiada moce wszelkiego rodzaju. Lecz kiedy przyjeżdża Jezus, jedzie na koniu jednolitego koloru. Słowo. O, halleluja. I widzimy, że właśnie Bóg pozwolił, aby szatan nie tylko pokazał jakąś jedną swoją moc, ale pozwolił mu, aby właśnie zjednoczył wszystkie swoje mocy razem. Wiecie, kiedy tam Jozua pewnego czasu walczył i chciał wyzwolić, nawet to nie byli Izraelici, ale oni znaleźli drogę być pod Bożym błogosławieństwem. Oni oszukali Jozuego. Dlaczego on nie pytał Pana? Dlaczego nie przynieśli Urim a Tumim? Bóg by im powiedział, no to oni was chcą oszukać. Ale ci ludzie z bojaźnią przyszli, chcieli uratować swoje życie i oni, kiedy właśnie to oszustwo było obnażone i on im powiedział, no wyście nas oszukali. Oni, no to tak, my baliśmy się, że zginiemy wszyscy. No, ale Jozue związał te rzeczy na ziemi i oni zostali związani w niebie i koniec. Załatwione. Gibeonianie zostali jakby wpojeni
do Izraela jako słudzy, ale pod ochraną Jahwe. Aleluja. Może bałeś się, ale w tej bojaźni właśnie przyszedłeś pod ochronę Jahwe. Pod ochronę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Teraz się nie bój. Jozua teraz wiedział, no jeżeli jest umowa między nimi, to nie może ich tam pozostawić. No, za to, dlatego, żeście nas oszukali, niech was tam załatwią ci wasi koledzy. Nie, to on wiedział, że... teraz już umowa, musimy, oni wysłali do niego, ratuj! I on szedł ratować. I widzimy, że było tak, że oni się mobilizowali, wszyscy ci ich sąsiedzi właśnie, aby się razem spoili, a mogli zniszczyć Gibeonianów. I Jozue przychodzi na pomoc. I w tej wielkiej walce, wiecie, on wypowiedział tak proste słowa, słońce stoi! I księżyc tak samo tam w dolinie Ajalon. I wszystko się zatrzymało. Wiecie, dzisiaj ludzie są tak mądry, że Biblia mówi, że są głupi. Dlatego, że oni mówią, że słońce stoi, a ziemia się kręci. Ale Biblia mówi, że Boże Słowo jest prawdą i słońce zatrzymał Jozue. I księżyc. Dlatego, że jeżeli by zatrzymał ziemię, to wszystko runie. Wiecie, jeżeli jedziecie samochodem i ktoś tam naciśnie na hamulec tak prędko, no to jeżeli nie jesteście tam przypasani, to głową szybę tam wybijecie w przodku. A jeżeli by Bóg zatrzymał ziemię tak prędko, no tak wszystko runie i koniec świata. Ale Bóg postawił ziemię na fundamentach, tak aby się nie ruszyła. Tak mówi słowo. Ale widzimy, że kiedy Jozue zatrzymał słońce, to ty sąsiedzi właśnie, oni walczyli i on potrzebował troszeczkę dłuższego dnia, by potrafił doprowadzić ten bój do końca i zwyciężyć. I Bóg na głos człowieka zatrzymał słońce, zatrzymał księżyc. I był bardzo długi dzień. Ten dzień miał jak 2 dni taki długi. Dzisiaj chyba nie byłoby źle czasami, kiedy jakąś pracę trzeba zrobić. Ale widzimy, że tam była pewna praca, a to było zwycięstwo. A Bóg właśnie zrobił tak, jak czytaliśmy w tej czwartej pieczęci, że wszystkie moce szatańskie z tym złączyli, ale Bóg przyszedł ze swoim światłem. Powstań i zajaśniaj. Przyszło twoje światło. Zwyciężysz, chociaż wszystkie mocy nieprzyjaciela się złączyli. Polityczna moc, ta narodowa moc i religijna moc. Dzisiaj nie potraficie rozróżnić, co to właśnie to religia zrobiła, albo to jest polityka. Ha, religia jest polityki, a polityka w religii. A w tym wszystkim jest szatan jeszcze zamieszany. A to nie tylko to, ale ten szatan chce się przecisnąć do zborów poselstwa. Jeżeli nie będziemy uważać, to on przyjdzie właśnie jak jeździec na białym koniu. Może zrobimy muzykę taką troszeczkę lepiej, może perkusje by nie były złe. Popatrzcie, w Stanach, w tych słynnych zborach mają perkusje, nie? Jeżeli chcemy, aby Bóg nas błogosławił tak, jak ich błogosławi, to chyba byłoby trzeba zaprowadzić. Jak mi pewien brat powiedział, że mu on taki prosty brat i głosił po świecie, bardzo chyba go i znacie. I mówił, że chcieli go wziąć, taki słynny bracie, aby z nimi podróżował i głosił, ale tak, że oni mu dają temat. On mówi, no to ja bym się nie czuł wolnie, abym głosił. To co Pan mi da na serce, będę głosił. A oni chcieli, aby no, mi ci damy temat i na ten temat będziesz głosił. A jeżeli chcesz, aby Bóg cię błogosławił, to musisz robić tak, jak ty inni. Popatrz tam na tego, popatrz jak to. Wiecie, polityka wchodzi do zborów. Wiecie, był taki nie dziennikarz, ale ten, co baśnie pisze, jak się to powie. Baśniarz? Bajkopisarz. Bajkopisarz, ale takie, kiedyś się to rymuje tak.
I on był ten ksiądz luterański, ale przed, ja nie wiem, 20 laty. I on napisał taki wiersz. Ja to staram się do Polski przerozumieć, mi się to bardzo podoba. I tam jest powiedziane, człowiek, który jest godzien wolności, potrafi czcić wolność ludzi. Ale ten, kto prowadzi do niewoli, sam jest niewolnikiem. Chcemy prowadzić do woli, nie do niewoli. Nie chcemy zapanować. Paweł tam pisze, nie głosimy dlatego, aby my panowaliśmy nad waszą wiarą. My wam głosimy Chrystusa, który wyzwala. My nie głosimy, że my jesteśmy biskupami nad wami i wy musicie słuchać nas. Nie, my głosimy, aby wszyscy słuchaliśmy Chrystusa. Aby słuchaliśmy Słowo. O to właśnie chodzi. Wtedy Bóg nas może prowadzić. Ale jeżeli mamy kogoś, kto jest nad nami, to musimy Jego zapytać. No, i mogę to zrobić? I mogę tamto zrobić? Ja mogę tamto zrobić? Czuj się swobodnie. Ale módl się do Boga. Niech On cię pokieruje. Widzimy, że Jozua potrafił wypowiedzieć słowo i Bóg zatrzymał słońce i chociaż moce tych nieprzyjaciół były tak potężne, to on ich przezwyciężył. O, halleluja. I lud, który nawet z bojaźni tam przyszedł, może z początku to nie była ta prawdziwa wiara, to była bojaźń, dlatego że się bali, że wszyscy zginą, chociaż oni były silnym narodem, silnym miastem, silnym królestwem, to oni zdali sobie sprawę, że Jozua, ten naród, który wchodzi, ich Bóg jest mocniejszy niż oni. Oni się bali tego Boga. W porządku, jeżeli boisz się Boga, to nie bój się wejść do przymierza z Nim. On cię ochroni. O, hallelujah. Wiecie, brat Abraham mówi, że są wierzący i wierzący. I jest pewna grupa, on to pokazuje z objawienia tam z ostatniego rozdziału, dlatego że ludzie nie potrafią rozróżnić oblubienicę i Kościół. On mówi, oblubienica była wybrana w Bożych myślach przed założeniem świata. I ona zrozumiała, kim ona jest. Ona nie potrafi dodać, ale ani ubrać ze słowa, dlatego że ona jest częścią słowa. Ona jest właśnie objawieniem Boga, albo wchodzi do tego, że Bóg właśnie przez nią się objawi. Ona jest właśnie, jak Pan Jezus mówi, albo Biblia mówi o Panu Jezusie, że On był pierworodny między wieloma braćmi. Spotkałem świadków Jehowich i oni ja ich zapytałem, no tak właśnie, tak ile Bogów wierzycie? No, oni nie wierzą w Trójcę. O, jeżeli nie wierzycie w Trójcę, no tak mi powiedzcie teraz, kto jest właściwie Zbawicielem? Jeżeli Biblia mówi, że Jahwe jest Zbawicielem, jak to jest możliwe, że Jezus mówi, że On jest Zbawicielem? Ja jestem Alfa i Omega, ja jestem pierwszy i ostatni, nie ma innego oprócz mnie. A Stary Testament mówi, że to Jahwe jest pierwszy i ostatni. A oni mówią, no, my wierzymy w Boga, który ma Syna. No to pięknie, ale ten Syn jest pierworodny między wieloma braćmi. Halleluja! Chwała Bogu! I właśnie oblubienica to są ci, którzy byli w Bożych myślach wybrani przed założeniem świata, ale oprócz tego są ludzie, do których jest powiedziane, kto chce, niech przyjdzie. Gibeonianie, którzy się boją, mają bojaźń i właściwie, aby w tej bojaźni pozostali do końca. Dlatego, że potem, kiedy oni już myślą, że już wszystko w porządku, to oni jak Hagar, ona była służącą, z bojaźnią służyła tam swojej panie, ale kiedy właśnie ją troszeczkę wprowadzili do Bożych planów, do Bożych obietnic, to ona już nie miała bojaźni przed swoją panią. To ona myślała, że jest panią, a pani może mówić co chce, ona jej nie będzie słuchać. I tam był błąd, dlatego że właśnie dlatego została wyrzucona i wyrzucone zostało to wszystko, co ona zrodziła. Chociaż to było nasienie Abrahama. Dlatego, że właśnie ona straciła bojaźń. I tam jest powiedziane, ale ja oświadczam każdemu, że kto by dodał do słów tego proroctwa, temu Bóg doda ranę. A kto ujmie, temu Bóg ujmie dział z tego świętego miejsca. Ale ten, kto nie doda i nie ujmie,
i w bojaźni nie do końca, chociaż z bojaźnią przyszedł i chciał znaleźć ochronę, to Bóg go doprowadzi. O, halleluja. Widzimy, Boża moc przezwycięża właśnie w tych najtrudniejszych chwilach i szatan mobilizuje wszystkie swoje siły dzisiaj. Nie potrafimy rozróżnić, czy to polityka, czy religia, ale wiemy jedno. Tam w Czechach taka lekarzka, albo no chyba lekarzka, wiecie, kiedy ten COVID przyszedł i ona tak szczere w ogóle się nie interesowała takimi sprawami, odkryła coś i to tak troszeczkę nie grało tym większym mocam, które to tak sobie układali. O, i zrozumiała, że bardzo się dostała do takiego stanu, że co to chodzi? Ona myślała, że ludziom trzeba pomóc i pokazać drogę właśnie do pomocy w tym, chociaż ona tylko jako chyba jakaś, która robiła te testy tych wszystkich wirusów i tak dalej, i ona odkryła, że coś tutaj nie gra i zrozumiała, że co to jest. I kiedy ten prest taki przyszedł na nią z tych politycznych, religijnych i demonicznych mocy, ja nie wiem, jakaś wierząca ona była albo nie była, ale ona zrozumiała, że to szatan. Chwała Bogu za takich ludzi, dlatego że dużo ludzi w poselstwie nie chce przyjąć, że to szatan jest. Wiecie, prorok nam głosił Eden szatana, a ludzie czasami nie chcą wierzyć, że są w Edenie szatana. Nasze władze nam chcą pomóc. No, to pięknie. Ale zależy, pod jaką władzą się znajdujesz. A nasza władza na pewno nam chce pomóc. Ale to jest Pan Jezus Chrystus. A te drugie zależy. Nie będziemy do tego wchodzić. Popatrzmy. Księga Zachariasza, 4 rozdział, od 8 wiersza. I doszło słowo Pana do mnie mówiące: ręce Zorobabela położyli fundamenty tego domu, jego ręce go dokończą. A poznasz, że Pan zastępów posłał mnie do was. Któż bowiem zgardził dniem małych początków? Oni bowiem będą się radować, patrząc na pion w ręku Zorobabela i na tych 7 oczu Pana, które przebiegają całą ziemię. O, halleluja. Wiemy, co to za oczy są. To są Boży aniołowie, Boży posłanci. O. I wiecie, to jest proroctwo dotyczące Zorobabela, które pokazuje właśnie, może te wiersze poprzednio tam mówią nie siłą ani mocą, ale moim duchem, mówi Pan. I ręce Zorobabela położyli fundamenty tego domu, jego ręce go dokończą. I kto to był ten Zorobabel? No, jakiś książę tam z Judy, który właśnie był tak bardzo gorliwy dla Pana, aby odbudować świątynię, dom pański, dom Pana. O, halleluja. I on rozpoczął, ale widzimy te sąsady tam dookoła, który się myśleli, jak oni służą Jahwemu, Bogu. Oni chcieli mieć dział w tym. Było im powiedziane, wy nie macie w ogóle w tym żadnego działu. Dlatego, że to było tak na pół trzymać się prawa, na pół trzymać się świata. Musisz sobie sam zadecydować, którą drogą chcesz pójść, ale nie można służyć Bogu i temu światu. I właśnie oni nie chcieli dopuścić, nie tak właśnie oni zaczęli im przeszkadzać. I do dzisiaj jest tak. Ludzie by chcieli mieć jakiś dział, dlatego że no, jeżeli to pomoże, no to będziemy mieli tutaj jakiś dział, a jeżeli nie... Ale nawet Gibeonianie nie zrobili tak. Gibeonianie nie powiedzieli, a i sąsiedzi, popatrzcie, musimy być mądri w tym wszystkim i zrobmy się, że jesteśmy przyjaciele tego Jozuego. A może nam pozwoli tutaj pozostać, ale tak to nie funkcjonowało. Oni wiedzieli, jeżeli zrobią umowę z Jozuem, to stracili wszystko zaufanie od swoich sąsiadów. I ty musisz wiedzieć, jeżeli zrobisz umowę z Jezusem,
to nie licz, że ten świat będzie cię wspierał. On będzie cię chciał zniszczyć. Ale Bóg cię będzie chronił, dlatego że On wie, co ci jest potrzebne. I do dzisiaj jeszcze jesteśmy w tych ciałach i On stara się utrzymywać te budynki i te budynki, aby mogliśmy służyć Bogu. Ale przechodzimy do nowego budynku. Dlatego, że ręce Zorobabela założyli ten prawdziwy budynek, tą prawdziwą świątynię i ręce Zorobabela ją dokonają. I popatrzmy, kim jest Zorobabel. Imię Zorobabel znaczy posany w Babilonie. I to było Boże nasienie, ale Babilon panował i właśnie w tym, kiedy Babilon panował, Bóg włożył swoje nasienie i on się urodził w Babilonie. Posany właśnie w Babilonie, w Edenie szatana, ale królewskim nasieniem. I właśnie to królewskie nasienie, posany w Babilonie, pod panowaniem szatana. Przez nich Bóg rozpoczął budować tą świątynię, przez Zorobabela, a przez to samo nasienie posiane w Babilonie, ta świątynia będzie dobudowana. O, halleluja. Widzimy, nawet Bóg mówi do Abrahama, kiedy z nim robił umowę, w czwartym pokoleniu wrócą tutaj, to twoje nasienie, bo jeszcze nie dopełniła się im nieprawość Amoritów. I widzimy, że Bóg pozostawił tych ludzi, aby się pokazało, co jest w nich. I musiało przejść cztery generacje, aby się naprawdę pokazało, co jest w nich. Dlatego, że oni wyglądali w czasie Abrahama jak naprawdę uczciwi ludzie. Ale kiedy właśnie zostali bez Bożego prowadzenia, tak odeszli właśnie do świata. I pokazała, kiedy Abraham, to czwarte pokolenie, z powrotem przychodzi do tego kraju, to już tam były ludzie, którzy właśnie tak daleko odeszli od Boga, że nawet przekroczyli linię łaski Bożej. I prorok głosił do nas przemówienie, dusze, które są dzisiaj, albo teraz, we więzieniu. Ludzie czasami nie zdają sprawy, ale oni tak bardzo się grają ze światem, z tymi sprawami, że oni przekraczają, niektórzy z nich, czasami, tą linię łaski. Potem nie ma powrotu. Wiecie, w Afryce, przed parę laty, nie wiem, może słyszeliście to, bardzo duchowi ludzie tam są, a bardzo tak samo złe rzeczy z tą mogą przyjść. Tak samo jest wszędzie na świecie. Ale dlatego, że czasami ludzie potrafią jakby być bardzo prosty i przyjmować na pierwszy szup właśnie to, co im jest dane, wygląda to bardzo duchowo. Oni uwierzą i trzymają się tego. Ale jeżeli uwierzą czemuś złemu, czy potrafią tego skorygować? Trzeba uważać na to. Wiecie, kiedy Bóg do niego mówił, to on widział, że coś nadnaturalnego to jest, ale powiedział: Panie, jeżeli to byłeś Ty, pozwól, że ja położę to runo tutaj na ziemię, a niechby ta rosa była wszędzie, tylko nie na tym runie. Bóg tak zrobił. Tak jest, no ale na pewno to tak jest. Nie było to tylko jakoś, może coś tam. Jeszcze, pozwól mi jeszcze raz, Panie, kiedy się przekonał, to potrafił się trzymać, ale teraz wiedział, to jest Bóg. Musimy być przekonani naprawdę. I w tej Afryce właśnie było tak, że wiecie, Biblia nas naucza, że Pan Jezus powiedział, że kto by bluźnił Synowi Człowieka, to mu będzie przebaczone, ale kto by bluźnił Duchowi Świętemu, temu nie będzie nigdy przebaczony. I jakiś brat tam, może ciężko powiedzieć brat, ale jakiś religijny człowiek, głęboko w poselstwie, wziął właśnie to zdjęcie, to ten obraz Hoffmana. Wiecie, brat Abraham go używa i powiedział, to najbardziej bliska podobiznia do Pana Jezusa.
I powiedział, widzimy, to jest syn człowieczy. Temu możecie bluźnić. Ale właśnie temu zdjęciu, i to było zdjęcie z obłokiem, tym słupem ognia nad głową proroka, to jest właśnie Duch Święty, temu nie wolno bluźnić. I teraz chcę pokazać, że bluźnił Panu Jezusowi Chrystusowi. I rzucił na ziemię ten obraz i tam, ja nie wiem, co tam robił. Bóg się go dotknął. Ten człowiek zmarł na miejscu. I nawet ta śmierć była taka, że jego ciało zaczęło się rozkładać, że nie potrafili go w ogóle doprowadzić albo na cmentarz do odnieść, dlatego że zaczął gnić natychmiast. Nie wiem, czy to słyszeliście. Parę lat temu to wydarzyło się. Nie musimy pokazywać, że możemy bluźnić synowi człowieka. Gibeonianie na pewno by nie próbowali coś takiego zrobić, dlatego że mali większą bojaźń jak ludzie, którzy tak bardzo głęboko wejdą. Wiecie, prorok nas nauczał, że są ludzie, którzy są tak odważni, że oni potrafią w tych ćwiekowanych butach właśnie tak tam, jak się to powiem, stąpać. Tam gdzie aniołowie nawet na palcach się nie pozwolą chodzić. No, miejmy mądrość, do czego możemy i do czego nie możemy. Na pewno musimy wiedzieć, że sprzeciwić mocy ciemności, ale musimy wiedzieć, że co to jest. I szatan właśnie podrabia Ducha Świętego tak bardzo, że czasami musimy uważać, ale jest pewna rzecz, jak prorok nam powiedział, to będzie tam bardzo bliskie, ale musimy rozróżnić ducha, musimy rozróżnić motyw. Do czego to kieruje? Dlaczego te sprawy się dzieją? Dlatego, że ludzie nawet dożyją wspaniałych rzeczy, ale do czego to będzie kierowało? I Duch Święty nas prowadzi bliżej i bliżej do zjednoczenia z Jezusem Chrystusem. Do zjednoczenia ze Słowem. Więcej do tego, aby ten prawdziwy charakter był ukształtowany w nas. Popatrzmy, Księga Zachariasza 5, od 5 wiersza. Wtedy wyszedł anioł, który ze mną rozmawiał i powiedział mi, podnieś teraz swoje oczy i zobacz, co to jest, co wychodzi. Zapytałem, co to jest? On odpowiedział, to co wychodzi, to efa, to miara. I dodał, taki jest ich wygląd w całej ziemi. A oto podniósł się talent ołowiu, to było wieko ołowia. A przy tym, tam była kobieta, która siedziała wewnątrz efy. Wtedy anioł powiedział, to jest bezbożność. I wrzucił ją do wnętrza efy, wrzucił także do otworu efi ten talent ołowiu, to wieko. Potem podniosłem swoje oczy i spojrzałem, a oto wyszli dwie kobiety mające wiatr pod swoimi skrzydłami, a ich skrzydła przypominały skrzydła bocianie i podniosły efę między ziemią i niebem. Wtedy zapytałem tego anioła, który rozmawiał ze mną, dokąd niosą tę efę. Powiedział mi, by zbudować dla niej dom w ziemi Szynear. I gdy będzie założony, postawią ją na jej własnej podstawie. Widzimy, że właśnie miara bezbożności, pewna efa, pewna miara była pokazana prorokowi Zachariaszowi i właśnie gdzieś na ziemi musi być zbudowany dom dla tej bezbożności. A tak samo gdzieś się buduje dom dla Bożej sprawiedliwości. O, halleluja. W tym samym czasie, kiedy miara bezbożności właśnie się dopełniła, w tym samym czasie ręce Zorobabela dobudują świątynię Bożą. Halleluja. Popatrzmy, objawienie Jezusa Chrystusa, co nam mówi brat Branham. Popatrzcie na to proroctwo, które dał mi Pan w 33 roku. Jak i co będzie się dziać? Ludzie pozwolą kobietom głosować. Podczas głosowania, czy w głosowaniu,
wybiorą niewłaściwą osobę. Było podanych 7 rzeczy, a 5 z nich wydarzyło się już. Następną rzeczą była wielka kobieta, kościół lub moc, czy coś takiego, która miała przejąć władzę i panować w Stanach Zjednoczonych. Potem oglądałem je, Stany Zjednoczone, podobnie do popiołu. Oglądałem ich koniec. To był czas końca. I wiemy, że przed zachwyceniem Bóg prowadzi świat do tego, wejdzie i oblubienica odejdzie w zachwyceniu. To znaczy, że dom będzie dobudowany, a tutaj widzimy, że ta kobieta, kiedy to złączymy z tym proroctwem Zachariasza, widzimy, że właśnie Bóg pokazał prorokowi kobietę, która mówi, może kościół katolicki, może to będzie jakiś prezydent, albo wiceprezydent na innych miejscach, może to być kobieta, może to być tylko jakaś moc, którą ta kobieta reprezentuje. I widzimy właśnie w Zachariaszu było pokazane, że to jest bezbożność, to jest moc religijna, demoniczna, polityczna, pełna miara szatańskiej mocy, bezbożności. Postawiła sobie dom z ziemi Sinear, aby zapanować nad całym światem. Ale w tym samym czasie ręce Zorobabela dobudowują prawdziwy budynek, aby Boża sprawiedliwość, ta prawdziwa pobożność mogła się pokazać przez tych ludzi, jak był Natanael. Oto dziecko Boże, którym nie ma podstępu. Szczery, przychodzi uprzejmie. O, chwała Bogu. Laodycejski wiek Kościoła. Oto powiedziałem chwilę temu, że fałszywy krzew dojdzie do pełnego stanu owocowania w tym wieku. Jego moc dojdzie do pełnej dojrzałości. To jest całkiem prawnie, poprawnie. Ten kościół prowadzony przez złego ducha wypełni nieprawości. Zostanie objawiony jako ziarno gorczyczne, które wyrosło na drzewo, na którym zagnieździło się wszelkie nieczyste ptactwo. Na jego czele będzie antychryst, tajemnica nieprawości. To wszystko jest prawdą. A jeżeli to prawda, potem musi być prawdą również to, że kościół, oblubienica, dojdzie do dojrzałości. A jej dojrzałość będzie utożsamieniem się z jej Panem na podstawie słowa, a jej głowa, która do niej stąpi, to tajemnica pobożności, którą w rzeczywistości jest Chrystus. A jako fałszywy kościół z wszelką sprytną i diabelską mocą złożoną z mocy politycznej, fizycznej i demonów, ciemności, wystąpił przeciwko temu prawdziwemu krzewowi, tak prawdziwy krzew, pełen ducha i słowa, będzie czynił te same potężne działa, które czynił Jezus. A więc, kiedy ona zbliża się do jej kamienia szczytowego, stając się podobna do niego, dzięki słowu, Jezus przyjdzie, aby oblubienica i oblubieniec mogli zostać zjednoczeni na wieki. Alleluja! Chwała Bogu! Pierwszy list do Tymoteusza, 3 od 15 wiersza. A gdybym się opóźniał, pisze, abyś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy. A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Prorok powiedział, pobożność to oznacza być takim jak Bóg. Właśnie Jezus wyraził Boga. Jak on to zrobił? On powiedział, nie przyszedłem czynić swoją własną wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Wysłał. I jeżeli dzisiaj chcemy się podobać Bogu i chcemy właśnie być prawdziwym kościołem, w którym jest tajemnica pobożności albo tajemnica Bożej sprawiedliwości, to musimy czynić Bożą wolę. Nie swoją własną wolę.
Nie wolę wolę ludzką, albo wolę jakiejś organizacji, albo jakiegoś kierunku, ale Bożą wolę. Dlatego Bóg się pojawił ponownie jako Syn Człowieczy, aby objawił nam swoją wolę. Halleluja. I właśnie po co są nasze zgromadzenia? O, to jest wielka tajemnica w naszych zgromadzeniach. Dlatego, że pobożność ma być objawiona. Tajemnica pobożności. Wiecie, patrzyłem na to miejsce, to jest 3:16, Tymoteusza, pierwszy list Tymoteusza. I w Peszycie, właśnie w tym aramejskim języku, wygląda na to, że on był oryginalnym i był przetłumaczony na grecki, ale tu nie chodzi teraz, aby w tym, żeby tam decydowali, jak było, ale tam jest powiedziane ciekawe i czytałem to właśnie dr Lamza i Peszyta i jeszcze inne tłumaczenie i bardzo ciekawe tam pokazuje ten 16 wiersz, może to przeczytam. I bez wątpienia wielka jest boska tajemnica, albo wielka jest tajemnica Bożej sprawiedliwości. W aramejczynie to jest słowo kinuto. I właśnie chodzi teraz o to, że to właśnie, kiedy Bóg się objawił w ciele, to była pokazana Boża sprawiedliwość. Boży sposób, jak właśnie doprowadzić człowieka do sprawiedliwości, chociaż on jest niesprawiedliwy, i uratować go, i pokazać go sprawiedliwością, jak sprawiedliwość Boża. Wiecie, Paweł pisze do Koryntian, że wy jesteście Bożą sprawiedliwością, kiedy jesteśmy w Chrystusie. I tu jest właśnie ta tajemnica, że ta Boża sprawiedliwość, to znaczy wypełnienie Bożej woli, objawiło Bożą sprawiedliwość. I to się objawiło w ciele. To był Bóg objawiony w ciele, który zamanifestował, zademonstrował swoją sprawiedliwość. Osądził grzech w ciele. Wziął na siebie nasze nieprawości. Aby my mogliśmy objawić, jaki On jest sprawiedliwy. O, halleluja. Rzymian 5, od 19 wiersza. Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stało się sprawiedliwymi. A prawo wkroczyło po to, aby obfitował grzech. Lecz gdy grzech się rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała. O, halleluja. Aby jak grzech królował ku śmierci, tak też łaska królowała przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa naszego Pana. O, halleluja. Nie przez naszą religijność, nie przez, aha, teraz Jezus nam pokazał drogę, my teraz będziemy takimi jak Jezus. Co jeszcze mamy zrobić? Musisz na kolanach każdy dzień pół godziny tutaj trwać. Może i dłużej, jeżeli Cię Pan pokieruje, to w porządku. Ale to nie jest jakaś zasługa, że teraz coś pokażesz. Nie. To jest Boża łaska, że to nasienie w Twoim sercu się obudziło do życia, które Bóg tam włożył swoją uprzednią wiedzą, aby pojawić swoich synów, aby odkupić. Wiecie, prorok nam powiedział, Jezus nie przyszedł odkupić dzieci szatana. Dzieci Boże. I to nasze serce nas ciąga bliżej i bliżej do Jego obecności. To nie jest przymus, jakiś przymus. To jest dlatego, że Ty wewnątrz serca chcesz. O, halleluja. I Bóg Cię wyzwala. Bóg wyzwala swoje naszynie, swoich synów i swoje córki. O, halleluja. Rzymian 3:8. Dlaczego więc nie mówić, jak nas skalują, jak niektórzy twierdzą, że my mówimy. Będziemy robić złe rzeczy, aby przyszły dobre. Ich potępienie jest sprawiedliwe. Tylko, że Paweł nigdy tak nie nauczał. Ale ludzie, którzy chcieli mieć zasługi w tym, że jakiś oni są religijni. Wiecie, wy ze mną nie możecie dorównać. Ja tłumaczyłem poselstwo. A tak długo jestem wierzący. Co ty masz z tym wspólnego? To nie robi nas jednego większego od drugiego. To nic nie zrobi. To jest łaska, to jest może dar. Co ty czynisz dla Pana, to Paweł powiedział, to nie ja, ale łaska Boża we mnie.
To nie było na jego chwałę, że to ja to zrobiłem? No, łaska obfitowała. I Bóg to zrobił. Wiecie, my chcemy mieć bogaterzów. Patrzymy, o, gdybym był jak ten brat. Wiecie, ale kiedy ludzie patrzyli na Mojżesza takim sposobem, to on zasłonił swoją twarz. Aby właśnie oni nie patrzyli na to, co ma koniec. Dlatego, że człowiek ma swój koniec. Ale to na scenie wewnątrz nie ma ani początku, ani końca. O, halleluja. I właśnie o to chodzi. Ludzie chcą mieć bogaterzów, oni chcą mieć... Bram, to był wielki człowiek. To był Bóg w nim. To Bóg był ten wielki. To ta część Boga, którą był on, była Bogiem, ale tak samo ta część Boga, która jest w tobie, jest Bogiem. I właśnie chodzi o to, aby ta usługa, ta pięcioraka usługa doprowadziła nas do pełnego poznania Syna Bożego. Do którego? Do Jezusa Chrystusa? Brat Branham powiedział, denominacje zawsze będą trzymać Jezusa na krzyżu. Będą tylko mówić o tym, co on zrobił przed 2000 latami. Ale dzisiaj chodzi o to, aby myśmy zrozumieli, kim jest on w nas, a kim my jesteśmy w nim. I to jest ten Syn Boży, którego ty musisz znać, albo Córka Boża. Tego, który jest w tobie. Ale kiedy tego poznasz, to ten zewnętrzny będzie bawił. Dlatego opowiem. Ale to ja nic nie zrobiłem. To zrobił on. Ja muszę się umniejszać, aby on był większy. I to jest prawdziwy charakter dziecka Bożego. Prawdziwy znak, że tam jest Boże nasienie. I ten wewnętrzny Bóg staje się wielkim, widocznym, ale to nie będzie na to, aby zrobiliśmy teraz jakiegoś wielkiego człowieka. Abraham powiedział, że jemu w ogóle nie chodzi o to, aby ludzie wiedzieli, że był on tutaj na ziemi, ale aby to, co on mógł zrobić, aby ludziom pomogło przyjść prawdziwie do Chrystusa. O, halleluja. I o to chodzi, aby przyszliśmy do Chrystusa. I kiedy Ewa była przyprowadzona do Adama, to on powiedział, kim ona jest. I kiedy ty jesteś przyprowadzony do Chrystusa, to on identyfikuje w tobie tą cząstkę. Jeżeli twoje serce cię przyprowadza do niego, jeżeli usłyszałeś, kto wezwał twoje imię i ty przychodzisz, to twoje serce cię ciągnie. Ja ci mówię, oto prawdziwy Izraelita. Filip przyprowadził Natanaela. Ale Jezus powiedział, kim on jest. Kiedy Filip właśnie zobaczył Jezusa, zobaczył właśnie działanie Boże, to on już mu nie przeszkadzało, że Rzymianie panują. Nie przeszkadzali mu te mocy demoniczne, polityczne, religijne. On zobaczył, że to naszenie w tym wszystkim zamieszaniu jest tutaj. I ono doprowadzi do końca. Ręce Zorobabela. O, halleluja. Gdzie grzeszem rozmnożył, zaobfitowała łaska. Ale my nie chcemy rozmnażać grzech, ale chcemy, aby łaska obfitowała. Wyjaśniona usługa. Wierzę, że dary i powołania są bez pokuty. Że rodzisz się na ten świat z darami. Wierzę, że trzeba urodzić się muzykiem. Czasami bierzesz dzieci i dajesz im wszelkiego rodzaju edukację muzyczną, a one nigdy nie stają się muzykami. A niektórzy z nich, którzy nie potrafią nawet przeczytać swojego ABC lub powiedzieć ABC, mogą grać muzykiem dowolnego rodzaju. Taki się rodzisz. Nic na to nie poradzisz. Tak więc nie była to moja sprawiedliwość, aby ani dobroć mojej rodziny, to łaska Boża, sprowadziła ten dar na ludzi. Widzicie? I tak się złożyło, że Bóg wybrał to do tego celu. Potem w miarę upływu czasu stopniowo staje się to coraz większe i większe. Bóg wybrał to do tego celu. Popatrzmy, łaska, którą Bóg objawił nad tobą, ma cel. To nie jest tak tylko, o, Bóg mnie ułaskawił.
Grzeszyłem, byłem grzesznikiem, Bóg mnie ułaskawił. Ho! Później nie zginiem w piekle. I teraz... Jeżeli cię ułaskawi, to on ci pokazuje cel. Dlaczego? Dlatego, że jest praca do zrobienia i on, aby ta praca mogła być zrobiona, to my musimy dożyć prawdziwego ułaskawienia. Dlatego, że nie potrafimy ze swoich zasług tego zrobić. Napis na ścianie. A teraz zeszliśmy tak nisko i jesteśmy tak skorumpowani i odnieśliśmy sukces i wyprzedziliśmy Paryż. Aż teraz oni wzorują się na nas. Ojej. A kiedy myślę, kiedy chodziłem ulicami Paryża, a te stare pisuary jak śmierdziały na ulicy, myślę, że cały naród amerykański stał się nowoczesnym pisuarem w oczach Boga Wszechmogącego. Kiedy rozwody, gwałty i przestępstwa się rozmnażają. I zatrzymacie to? Jest to możliwe? Nie można tego powstrzymać. Bóg powiedział, że tak będzie i ona dojrzała do sądu. Pewna miara, Efa, kobieta, bezbożność zapanowała. Postanówcie sobie w sercu, że nie będziecie się karać rzeczami tego świata. Panie, zapuśćcie włosy, odejmijcie farbę z twarzy i trzymajcie te brudne ubrania z dala. Mężczyźni, odejdźcie od cygar i papierosów, od piwarni i sal biliardowych. Przyjdźcie do żywego Boga i postanówcie w swoim sercu dzięki łaski Bożej, że odłożycie na bok wszelki ciężar, grzech, który tak łatwo was osacza. I bądźcie... Biegnijcie cierpliwie bieg, wyścig, który jest przed wami. Ktoś tam podniósł swoją rękę i powiedział: dzięki łasce Bożej zdaję sobie dziś sprawę, że jestem w Babilonie. O, Zorobabelu, obudzone nasienie. Zdaję sobie sprawę z tego, w jakim stanie jesteśmy. Słyszę to wszędzie, bracie Branham, i wiem, że jesteśmy na końcu drogi. Podnoszę teraz rękę do Chrystusa Jezusa i proszę Go, aby był dla mnie miłosierny i postanawiam w moim sercu od tego dnia zaprzestać wszystkich plugawych rzeczy, które robiłem, i służyć Panu. Amen. Ja wierzę, że to jest postanowienie Bożych dzieci. Aleluja. Popatrzmy, Łukasz, drugi rozdział, od 8 wiersza. A byli w tej okolicy pasterze przebywający w polu i trzymający straż nocną nad swoim stadem. I oto stanął przy nich anioł Pana, a chwała Pana zewsząd ich oświeciła i ogarnął ich wielki strach. I powiedział do nich anioł: nie bójcie się. Chyba wygłosił kazanie szalom. Bo oto zwiastuję wam wielką radość, która będzie udziałem całego ludu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. Chrystus Mariach, jak wczoraj mówiliśmy. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I oni poszli, aby zobaczyć, jak Natanael poszedł. Kiedy zobaczyli, co to z nimi zrobiło. I popatrzmy, prorok nam mówi: znak naszenia czasów ostatecznych. Co się stało? Pięć gwiazd ustawiło się w jednej linii. Co to było? Co to przedstawiało? Co się wydarzyło? Dziecko, Kościół, aleluja, oblubienica w swoim zaczątku, na którą zaczęła wstępować Boża moc. Ona nabiera kształtów. Oblubienica dla tego oblubieńca. Tamte trzy gwiazdy wyraziły Jego doskonałość niebiańskiego Ojca, Trójcy, która stała się jednym na ziemi, między nami. Trzy Boże urzędy, które stały się jednym urządem.
A co się stało teraz? To jest Kościół żyjącego Boga, który gromadzi się pod zwierzchnictwo Bożego Słowa. Niebiańskie ciała ogłaszają, że On nadchodzi. Amen. Może nie będziecie w to wierzyć, ale i tak mówi to Boże Słowo. Tak jest. I popatrzmy, kontynuujemy Łukasza od 13 wiersza teraz. I zaraz aniołem przybyło mnóstwo wojsk niebiańskich, chwalących Boga i mówiących: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój wobec ludzi dobra wola. I w warszawskiej Biblii jest: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie Bóg upodobał. Aleluja. Wiecie, w Mateuszowi tam ten głos powiedział: to jest mój umiłowany syn, w którym mam upodobanie. Ale tutaj aniołowie wygłosili tajemnicę szczytnej pieczęci. Do kogo? Do prawdziwych pasterzów, którzy potrafili iść na to śmierdzące miejsce, aby odnalazli właśnie, albo zobaczyli widok tego, co anioł powiedział do nich. Wiecie, to nie będzie coś wielkiego, wspaniałego. Chrystus się nie urodził w pałacu Heroda, ani gdzieś tam w jakimś wspaniałym miejscu, ale między owieczkami, dlatego że On był ofiarnym barankiem. Oni potrafili pójść na takie miejsce. Dzisiaj trudno pewnym kaznodziejom pójść na pewne miejsca, dlatego że, wiecie, jak brat Braham mówi, Oral Roberts nie potrafi przyjść na takie miejsce zwykłe, jak to, kiedy tam mówi Sierra Vista, gdzie tam głosił ten szalon. Było bardzo proste miejsce i parę ludzi się zgromadziło, może tak jak dzisiaj tutaj. A to słynne szalon dla oblubienicy, właśnie po tym prawdziwym namaszczeniem zabrzmiało. Oblubienica dla ciebie szalon, odpocznienie, Abiszak, szunamitka. Droga przyszła do celu, Abiszak. Twój ojciec był wędrowcem, a ty przyszedłaś na miejsce podwójnego odpocznienia. O, halleluja. Szalom, oblubienico. Nikt nie zmieni twoją identyfikację. O, chwała Bogu. I tutaj czytamy, anioł wygłosił im: Bóg ma upodobanie w ludziach, którzy weszli pod zwierzchnictwo słowa. Dlaczego? Dlatego, że oni wypełnią Bożą wolę. O, halleluja. Popatrzmy, 1 Samuela 16, od 11 wiersza. Potem Samuel zapytał Jesego: czy to już wszyscy twoi synowie? Odpowiedział: zostaw jeszcze najmłodszy, który pasie owce. Wtedy Samuel powiedział do Jesego: poszlij po niego i przyprowadź go, gdyż nie usiądziemy, dopóki on tu nie przyjdzie. O, Bóg oczekuje. Tam jakiś chłopak ma, może im się wydawało, a co tam po nim, on się nie liczy do tego. Może ty myślisz o sobie, a Bóg z tobą nie liczy. Ale nie zakończy, albo nie rozpocznie za ta prawdziwa uczta, dopóki ty nie przyjdziesz. Poszlijcie po niego. O, halleluja. Bóg oczekuje dla tego najmniejszego ze swoich dzieci, aby przyszedł. Nie usiędziemy, dopóki on tu nie przyjdzie. Posłał więc po niego i przyprowadził go. Był on rudy i miał piękne oczy. Wiecie, w tych oczach widzieć, co jest w twoim sercu. To nie takie podstępne: co teraz tutaj? Na czym byś szła tutaj się obogacić? Co by ty szło zrobić? Jak wielkie imię dasz sobie zrobić? Co by złożył? Wiecie, te oczy były czyste, proste. Jak Natanael. On przyszedł i miał piękne oczy. Oczy to brama do ciała. Przez twój pogląd, jak ty patrzysz. Wiecie, kto popatrzy ci do oczy i może to szczery chłopak. A do góry, co w tych oczach tam jest? Ale Dawid, kiedy przyszedł, miał piękne oczy. O, chwała Bogu.
ładny wygląd. Pan powiedział, wstań, namaść go, bo to jest on. Wiecie, u nas tak głosiłem, że wiecie, to była tajemnica, on nie mógł teraz zawołać na całe miasto. Namaściłem cię za króla nad Izraelem. Dlatego, że Saul królował. I to była tajemnica, on tam przyszedł jakby ucztę, to była uczta. Tylko takie proste zebranie tutaj dzisiaj. Ale Bóg wysłał swego proroka w tym czasie, tego prostego zebrania, aby namaścić królewną, oblubienicę. I on oczekuje, aby ona przyszła. O, halleluja. Ten prawdziwy charakter to już nie jest Waszti, która ma swoją uroczystość. I nie obchodzi ją, że król tam woła do niej, aby przyszła. Ona ma swoich, którzy ją uwielbiają. O, ona tam miała dosyć tych gości, którzy patrzyli na nią. Ona nie potrzebowała tam przy królowi się pokazywać. To chyba król by potrzebował pokazać się z nią. Ale król taką odprawił. A znalazł inną. I ona właśnie otrzymała koronę na głowę. Halleluja. I o to właśnie chodzi. Wiecie, to namaszczenie Dawida nie było publicznym widowiskiem. Wiecie, u nas to tak przedstawiałem, może Dawid, Samuel nie mógł to tak zrobić, że namaszcie to za króla. Ale zrobił tak, że och, jak tam niechciac wylała mu się ta oliwa równo na głowę tego chłopaka. Ale Bóg tak chciał. I właśnie, jeżeli Bóg na twoją głowę wylał oliwę, dzisiaj jest 50 dzień po Wielkiej Nocy. O, jeżeli nie wylał, to on chce to zrobić. Nie bój się. On przyszedł namaścić swoją oblubienicę, aby ona mogła stanąć na swoje miejsce i wypełnić tą ostateczną część. Albo lepiej powiedziane, aby Chrystus przez nią wypełnił tą ostateczną część. O, halleluja. W pytaniach i odpowiedziach brat Braham tam mówi, kiedy pokazuje, jak ten słup ognia ponownie się pojawił, i on mówi, ja nie jestem nim, ja jestem jego sługą. Słup ognia to jest słup ognia, to jest w postaci ducha, rozumiecie? Który był na Synu Człowieczym i przyszedł obecnie, by namaścić synów człowieczych. Liczba mnożna. By przywrócić usługę. Dokładnie taką, jak on powiedział, że ona będzie. By połączyć razem głowę i pozostałe ciało. A Jezus nie może przyjść, dopóki Kościół, ciało wierzących, ta usługa, którą on kiedyś zostawił, nie będzie taka sama potem, jak była wówczas. A potem to przynosi, oni bez nas nie mogą być doskonali. Halleluja. Popatrzmy, to jest cel. Bóg chce przyprowadzić wszystkich do swojej trzody. Bóg chce pokazać, że jego świątynia zostanie dobudowana przez ręce Zorobabela, przez to nasienie w Babilonie zasiane. W tym Edenie szatana, w tym najtrudniejszym czasie, on tutaj pokaże swoją oblubienicę, powie, to jest ona, i odejdzie z nią. O, chwała Bogu. Amen. Znamy tą przypowieść, którą Pan Jezus opowiada o takim człowieku, który bardzo dłużył swemu Panu. Ten Pan chce go sprzedać, jego żonę, dzieci, aby zapłacił przez to ten dług. I nie było możliwe zapłacić, tak był wielki ten dług. I ten człowiek bardzo błagał swego Pana, aby mu przebaczył, albo aby nie przebaczył, ale aby poczekał, że on to wszystko spłaci. Jeżeli by był dobrze wiedział kalkulować, to mógłby powiedzieć, Panie, jeżeli mi przydasz jeszcze 1000 lat, to może potrafię za tych 1000 lat zarobić tyle pieniędzy, aby ci to mogłem spłacić. Dlatego, że ten dług był tak długi, tak wielki. Ale on był taki, bardzo błagał, spłacę wszystko. I Pan wiedział, że nie potrafi, ale żal
mu było tego człowieka i przebaczył mu ten dług. Ułaskawił go. Ale ten człowiek, jeżeli nie rozumiał cel ułaskawienia, to nie potrafił właśnie przyjąć to ułaskawienie tak, aby ono przed niego właśnie ogłaszało Boże ułaskawienie. I czytamy Mateusz 18, od 32 wiersza. Wtedy jego Pan wezwał go i powiedział: zły sługo, darowałem ci cały ten dług, ponieważ nie prosiłeś. Czyż i ty nie powinieneś był zmiłować się nad swoim współsługą, jak ja zmiłowałem się nad tobą? Widzimy, wrzucił go do więzienia po tym. Ale widzimy, ten człowiek właśnie, on nie potrafił właśnie pokazać, że on jest ułaskawiony. Dlatego, że jeżeli ty przyjąłeś ułaskawienie, to ty inaczej patrzysz na innych ludzi. Że oni sobie nie dają rady. Ale jest droga do ułaskawienia. Przez krzyż Golgoty. Ale ten człowiek tego swego współsługu nie prowadził do tego, aby on mógł zobaczyć tą wielką łaskę Bożą, przebaczającą nam nasz grzech. Wiecie, są ludzie, którzy chcą, aby im było przebaczone, ale na drugich zmuszają prawo. Ty musisz dotrzymać tamto. Oni nie skazają na drogę łaski, na odpuszczenie, na ułaskawienie, ale chcą ciebie pokazać, że ty nigdy nie możesz być takim jak oni. A jak ty takim stałeś się? Jak to, że ciebie jest przebaczone? Jak ty spłaciłeś swój dług? Nie spłaciłeś go. Ktoś inny go za ciebie spłacił. A jeżeli ktoś inny go za ciebie spłacił, dlaczego nie powiedzieć o kimś innym, kto potrafi go spłacić za tego drugiego? Ale musisz do niego podejść. Ale widzimy, ten człowiek nie znał cel tego. I on nie potrafił pokazać na Chrystusa, na ułaskawienie. I dlatego właśnie to był znak, że nie dożył prawdziwie ułaskawienia. Dlatego, że każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Ale to jest znak, że ten człowiek nie był zrodzony z Boga. I dlatego nie potrafił okazać łaskę temu swojemu współsługę. Dlatego, że gdyby się naprawdę narodził z Boga, to by Boża łaska przez niego się mogła pokazać. Zwróćcie na północ. Prawo służyło swemu celowi. W swoim czasie było w porządku. Prawo było w porządku w swoim czasie. Służyło swojemu celowi. Tak samo denominacje zrobili wszystko dobrze. Było to w porządku w swoim celu, ale pamiętajcie, że prawo nigdy nie doprowadziło ich do ziemi obiecanej. Jozue ich zabrał. Łaska, nie prawo. Ani denominacja. Żadna denominacja nigdy nie doprowadzi Kościoła Bożego do celu. Budynek nie zostanie odbudowany przez denominację, a ta świątynia. To łaska Boża, rozlana w naszych sercach przez chrzest Duchem Świętym, zaprowadzi nas do ziemi obiecanej, do pełni błogosławieństw, Bożych błogosławieństw. Z pewnością tak jest. Oni popełniają fatalny błąd, kiedy robią takie rzeczy. Prawo służyło swojemu celowi, było dobrze, było bardzo dobre, ale nadszedł czas, kiedy ono przestało być dobre. Bóg pozwolił, aby to wymarło, aby mógł wziąć łaskę i przenieść ich na ich miejsce w ziemi obiecanej. Tak samo łaska Boża umieści każdego członka. Teraz brat Abraham właśnie się odnosi do pięciorakiej usługi. Proroków, nauczycieli. I co to jest? To jest dar Boży służący dla ciała Chrystusa, aby wszyscy doszli do pewnego poznania budynku Boga, pewnego Syna Bożego, Bożego naszczenia, Boga w ludziach. Nie denominacja to nie możesz zrobić. Możesz zebrać grupę jakichś przezbiterów, na których możesz położyć ręce.
Nie będzie to oznaczało nic więcej, jak tylko polewanie wodą. Potrzeba było Ducha Świętego, aby... Coż mogło się stać? Duch Święty stąpił i powiedział: odłączcie mi Pawła i Barnabę. Wiecie, to jest Duch Święty, który oddziela swój lud i oni idą wypełnić Bożą wolę, dlatego że łaska ma swój cel. Pierwsza pieczęć, chyba będzie trzeba kończyć. Lecz kiedy zaczął zapisywać tamte inne siedem gromów, on rzekł: nie pisz tego, było mu polecenie, aby zapisywać wszystko, co widział. Lecz kiedy zagrzmiało tych siedem gromów, objawienie 10, on powiedział: nie zapisuj ich wcale. Wcale. One są tajemnicami. My do tej pory nie wiemy, czym one są, ale według mojej opinii zostaną objawione niebawem. A kiedy zostaną objawione, to da doskonały, to da Kościołowi wiarę w łaskę ku zachwyceniu. Aby Kościół został porwany. Wiecie, ja to u nas to tłumaczyłem, albo troszeczkę tak z drugiej strony, to jak Branham to mówi, to po angielsku to jest tak powiedziane, że tak trudno tłumaczyć, kto umie angielski, może tu przeczytam. I to give faith for the rapturing grace. For that church to move out. To da wiarę do tej łaski, która spowoduje zachwycenie, aby Kościół mógł odejść. Amen. Łaska, wiarę do łaski, musisz mieć wiarę, aby przyjąć tą łaskę, która spowoduje zachwycenie, aby Kościół mógł odejść. Lecz gdy upodobało się Bogu, który mnie odłączył w łonie mojej matki i powołał swoją łaską, aby objawić swego Syna we mnie, abym głosił go wśród pogan, natychmiast nieradzącym z ciałem i krwią. Nieradzącym ciała i krwi. Popatrzmy, Paweł dał sobie sprawę, że to łaska Boża. Bo odjawiła w łonie matki, aby Boży Syn był objawiony przez Niego. I tak samo łaska Boża oddzieliła w łonie Matki Ciebie, aby Syn Boży, Córka Boża była objawiona przez Ciebie. O, chwała Bogu. Może powstanie. Bóg nam dał łaskę, że właśnie przy tej uroczystości Zielonych Świąt możemy mieć zebranie. Bóg ma uroczystość ze swoimi dziećmi zawsze, kiedy się zgromadzą w Jego imię. Jesteśmy tutaj zgromadzeni w Jego imieniu i chcemy teraz skłonić nasze głowy, by mogliśmy zrozumieć, jak ten anioł tam powiedział, to jest czas, kiedy Bóg ogłasza tajemnicę, że znalazł w ludziach upodobanie. Kiedy właśnie oni otrzymali wiarę do tej łaski, która powoduje zachwycenie. Chcemy się modlić, by Bóg nam dopomógł, aby tą prawdziwą wiarą mogliśmy przyjąć tą łaskę na dzisiaj. By mogliśmy być gotowi na zachwycenie. Skłonimy się. Drogi Boże i Ojcze nasz, dziękujemy Tobie, Panie, że w tym wspaniałym poranku możemy tutaj być zgromadzeni, Panie, kiedy ponownie możemy się odwoływać na te wspaniałe słowa Twego anioła, który nam ogłosił, że Ty znalazłeś upodobanie w swoich ludziach. Ojcze, tak Tobie dziękujemy za te przykłady Natanaela. Panie, jak on przyszedł jakby z niewiarą, ale odszedł z wiarą. Panie, dopomóżcie nam. Może nie zrozumiewaliśmy pewne sprawy, ale daj, niech możemy przez wiarę przyjąć łaskę, która powoduje zachwycenie.
która powoduje to, że potrafimy wyrażać to, cośmy przeżyli wewnątrz. Panie, dlatego, że nie przychodzimy tylko się nauczyć coś intelektualnie, ale przychodzimy do Twojej obecności, aby więcej wyrażać Ciebie, aby mogliśmy zrozumieć, że to jest czas, kiedy Ty chcesz ponownie się objawić przez człowieka. Przez tego najmniejszego, który tam pas trzodę śmierdził, był niezauważalny, ale Ty czekałeś na niego z tą uroczystością. Dzisiaj tutaj jesteśmy prosty ludzie. Panie, nie szukamy coś wielkiego, ale nasze serce nas prowadzi do tego, aby wierzyć temu Słowu, które zostało nam dane i aby pod Jego zwierzchnictwo zupełnie się dostać. Panie, i niech ta oliwa namaszczenia Ducha Świętego może spocząć dzisiaj na nas tutaj, Panie, i na tych, którzy zgromadzają się w Twoim imieniu, aby Ty miałeś zwierzchnictwo nad swoim ludem, aby mogliśmy wypełnić tą usługę łaski Bożej. Panie, aby ten budynek, który rozpoczął tam w pierwszym wieku przez tych ludzi nasianych w Edenie szatana, aby dzisiaj w tym najciemniejszym wieku mógł zostać doprowadzony do końca. Panie, aby dojrzała oblubienica do tego, aby wypełniła to ostateczne dzieło łaski. Prosimy to, Ojcze, na Twoją chwałę. Proszę za moich braci i siostry, rozprosz wszelką ciemność, wszelkie ciemne myśli, wszelkie wyobraźni, że z Nazaretu nic dobrego nie może pochodzić. I daj im wiedzieć, że jest coś dobrego w Nazarecie. Ojcze, pobłogosław moich braci i siostry, pobłogosław ich usługę tutaj, na tym miejscu. Panie, i gdziekolwiek masz jeszcze swoje dzieci, by mogliśmy otrzymać wiarę, która powoduje zachwycenie. Prosimy Te w tym drogim imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Ojcze. Amen. To chwała Panu, niech Was Pan błogosławi. Oddaję miejsce bratu Bogu. Może możemy usiąść. Ja stałem cały czas, ja usiadłem. Niech Was Pan błogosławi. Śpiewamy tą pieśń, która jest grana. Cudowny, wspaniały Zbawca, Bóg człowiekiem się stał. Cudowny, wspaniały Zbawca, Bóg człowiekiem się stał. Zniżył się do mnie grzesznika, by zbawić duszę moją. O, jest
Powstańcie, zaśpiewajmy, może wiek jest później niż myślisz sam. Wieczornie nastał czas, wybrana gotuje się na spotkanie z nim. Jest później niż myślisz sam. Wieczornie nastał czas. Wybrana gotuje się na spotkanie z nim. Jeśli wzrastać chcesz,
Panu za ten czas, który mogliśmy mieć. Pragniemy Mu wyrazić wdzięczność, że On nam zgotował ten czas, że możemy być pod wpływem tego słowa, które bracie i siostro pewnego dnia przemieni nas, bo nic innego nas nie przemieni, jak tylko to słowo, które będzie działało, bracie i siostro, działało z zewnątrz do wewnątrz. O, to słowo działa i dzisiaj, wierzę, że ono czyni tą pracę aż do tego dnia, kiedy nasze ciała zostaną przemienione. I naprawdę dziękujemy wszystkim, którzy przybyliście, i szczególnie braciom i bratu Duszanowi za usługę, i kierowcy, i wszystkim osobom towarzyszącym. Zabierzcie pozdrowienia do waszej społeczności i dla wierzących tam. I po prostu wszyscy, tak jak ta pieśń mówi, bracie was, zachęcam cię. Każdy na swoim miejscu został postawiony, ale wierzę, że Pan już zwyciężył w tym boju, bracie i siostro. Pan już zwyciężył, Pan już dał nam zwycięstwo. Niech imię Jego będzie uwielbione. I zapraszamy teraz wszystkich na obiad. Niech Pan błogosławi was. I zaśpiewajmy jeszcze na koniec pieśń. Imię Pana jest mocną wieżą. Sprawiedliwy się chroni w nim, bezpieczny jest. Po tej pieśni będziemy się rozchodzić. Imię Pana jest mocną wieżą, sprawiedliwy się chroni w nim, bezpieczny jest. Imię Pana jest mocną wieżą, sprawiedliwy się chroni w nim, bezpieczny Pan błogosławi.